Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę, jak się robi dobrą lemoniadkę. Zaczynamy od cytrynki. Już mam pokrojoną i będę ją teraz wyciskała. Dobra. Dobrze, i tak dwie cytryny musicie pokroić, żeby zrobić cztery kawałki cytryny i wyciskacie wszystkie do pełna. Hop, hop, hop. I następna. I ostatnia. Jak macie już wyciśnięty sok, to teraz jak nie wyciśniecie liście do końca, czyli to spróbujcie tak o. I tak cały czas z każdą cytrynką i powstaje. I tak, żeby każda cytrynka z tej cytryny nie leciał żaden sok. Dobrze. Teraz wyrzucacie te kawałki do kosza i bierzecie tak kubeł taki o, taki duży kubełek wody, inaczej nie wody, tylko jakiś pojemnik na naszą lemoniadkę i wylewacie wszystko do ostatniej resztki. Teraz bierzecie wodę. Bierzecie wodę i wlewacie połowę butelki. U mnie została sztuka. Resztka to wleję całe. Dobrze. Połowę butelki wlewacie. A teraz musicie to wziąć sobie to. Ja tutaj mam taką piękną. Bierzecie bazylię, jak nie macie lawendy, jak nie macie tego, nie lawendy, tylko innych liści, które mogłyby być dodane, to ja sobie właśnie wezmę bazylię i rzucacie wasze kawałeczki bazylii, troszkę po troszku, malutkie i duże, do naszej lemoniady cytrynowej. Z pomarańczową też tak możecie zrobić. Ja sobie doleję, wody. Dolać wody. Muszę sobie dolać wody.
jak widzieliście. Dobrze. I sobie. Wlewacie. Robię do końca butelki. Ja kiedyś nie wlewajcie za dużo wody, bo jak macie tutaj taką pianę jak ja, to może wam się zrobić wtedy chłopot, bo ja jak wlałam za dużo wody, to musiałam to tak szybko, mocno zatykać i to tak trzymać i w końcu mi tutaj ta piana cała wyskoczyła. Więc tak to wylepienia próbujcie. Dobrze. Bierzecie łyżkę i oczywiście jak każdą lemoniadę składniki trzeba zamieszać. Op. I mieszacie tak, żeby aż się zrobiło gazowano. I teraz odkładacie łyżkę, ale nie przydajecie ją do zmywarki, tylko dwie łyżeczki niepełne cukru albo dwie łyżeczki i pół, czyli trzy i pół bierzecie i mieszacie. Znowu trzeba tworzyć. O, ty nie to pomieszasz. Ten, kto chce oczywiście, może sobie rozpuścić cukier. A woda zamiast cukru to już. I tak mieszacie. O. Teraz odkładacie na bok. Zakrywacie. Odkładacie łyżkę, bo już wam nie będzie potrzebne. Ja od razu do zmywarki. Tacki też. Bo ja miałam na wszelki przypadek tą tackę. I teraz bierzecie, jak nie możecie to sięgnąć, ja na przykład nie mogę, to bierzecie sobie z góry o to kubki. Bierzecie sobie tyle, ile macie osób w rodzinie na przykład, a jak nikt by nie chciał, to sobie bierzecie jeden, albo dwa, albo trzy, albo cztery i bierzecie swoją przygotowaną lemoniadkę. Hopsa. To nie jest obowiązkowe. Będzie wyglądać to, ale można. Dobrze, ja tutaj sobie jeszcze dodam do jednego też chyba zjeli. Dobrze, ja na przykład wezmę wołki i zamieszam każdemu pod trochu. Hopsa i
element ostawiający. Ja lubię tak, o, więc robię tak, hop. I rozdzielę cię na pół, tak troszkę, nie do końca, ale tak na pół. Rozdzielę cię troszkę listki, na przykład bazylii, albo jakieś inne, albo cytryny możecie dać, jak kto chce, jak kto lubi. I hop, ja na przykład chcę tak i patrzcie, oto się teraz przyjrzyjcie, macie oto, czekajcie, zobaczcie, macie oto, takie oto ładne, dobre, piękne i zgrabne kubki lemoniady. A do tego potrzebowaliście, pokażę wam jeszcze, jak ktoś nie widział do końca, to potrzebowaliście cytryny albo pomarańczy, jak kto chciał. Oto cukru, takiego pojemnika, potrzebowaliście pojemnika na lemoniadę, wody, i oto bazylii możecie użyć. Nie musicie oczywiście. A oto nam powstały takie ładne. O, i jeszcze wyciskacze. Prawda? I do widzenia. Udanej lemoniady. Pa, pa.